bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Program zawiera charakterystykę przemocy w rodzinie, definicję przemocy, formy przemocy, mechanizmy przemocy, skutki przemocy w rodzinie. Analizę problemów społecznych związanych z przemocą, m.in. dane dotyczące procedury niebieskiej karty, podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ich kompetencje. Mówi też o celach działań podejmowanych przez te instytucje. Jest to wymóg ustawowy. Po prostu gminy powinny co kilka lat przyjmować program przeciwdziałania przemocy, który zawiera przedstawione przeze mnie elementy. We wstępie do tego programu jest między innymi takie zdanie o przemocy. Tymczasem jest to problem powszechny, który może dotyczyć ludzi bez względu na status społeczny, materialny, wiek, poziom, wykształcenie czy wykonywany zawód. Powszechny w języku polskim oznacza na ogół występujący wszędzie i zawsze. Także ta przemoc to nie gdzieś tam w kosmosie czy na jakichś marginesach, tylko ta przemoc podobno ma dotyczyć nas wszystkich, tak jak jesteśmy, i wszystkich mieszkańców. Uważam, że to jest nieprawdziwe, krzywdzące dla rodziny i jest to kłamstwo. W tej tabelce, która tu jest na stronie 12, liczba przekazanych zawiadomień do organów ścigania policji, prokuratury o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie. I tutaj jest w ciągu 3 lat nie ma żadnych zawiadomień. Skąd więc na początku jest użycie takiego słowa? Powszechny problem w rodzinach to jest dotyczący przemocy. A w ogóle jest takie pytanie się nasuwa już i w ubiegłym roku, i w tym roku. Dlaczego akurat ci, którzy tutaj śledzą tą przemoc, bo tu jest powołany pewien organ, którzy śledzą tą przemoc w rodzinie, nie śledzą w innych instytucjach, takich jak kluby sportowe, innych dziedzinach w ogóle życia, tylko skupili się na rodzinie. Myślę, że to jest w sumie jakoś podyktowane taką lewacką ideologią, która na cel wzięła sobie rodzinę i tutaj próbuje na wszystkie możliwe sposoby zaprzęgać również innych do tej pracy, tak jak nauczycieli, bo lekarzy, pielęgniarki, którzy mają obowiązek z tej analizy, co tu jest, wynika, mają obowiązek donieść o podejrzeniu, że taka przemoc gdzieś występuje. Jest napisane, tymczasem jest to problem powszechny, który może dotyczyć ludzi bez względu na ich status społeczny i materialny. Myślę, że bez żadnej szkody dla tego dokumentu to jak najbardziej można to słowo wykreślić. Rzeczywiście, no to pewnie ten dokument był pisany na podstawie tych powszechnie publikowanych materiałów. Może się tutaj z panem zgodzić, że jest to pewne nadużycie i dla czystości sprawy może to wykreślmy. Powszechne, można się nad tym zastanawiać, ale z panem wynika, że ponad 87% osób z grupy badanej doświadczyło przemocy w rodzinie. Czyli jeśli mówimy o 80%, to jest to zjawisko powszechne i pewnie jak tutaj siedzimy, także dobrze, niektórzy doświadczył kiedyś przemocy w rodzinie, podejrzewam, ale nie, oczywiście to jest indywidualne, każdy może o tym powiedzieć w jakiejś osobistej rozmowie. Stąd to stwierdzenie. Ponadto stwierdzenie powszechne dotyczy właśnie, tak jak to później było zacytowane, napisane, różnych środowisk. Czyli powszechnie to znaczy, że między innymi dotyczy to rodzin z trudnościami wychowawczymi, ale też rodzin z wykształconych. Na tym słowo powszechne, tego słowo powszechne dotyczy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest tylko jedną z instytucji,
instytucji, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy. Tak się złożyło, że na nas padło, że musieliśmy stworzyć ten program. Powinniśmy stworzyć ten program, ale to Rada przyjmuje program. Witam Państwa serdecznie. Jak dochodzi do takich dyskusji, bo ja, przepraszam, nie mogę wytrzymać tam przed kamerą, to za kamerą. I muszę Państwu powiedzieć, i tutaj całkowicie podzielam Pana Edwarda zdanie, no może 90%, ale zważmy na jedno. Przecież już była próba w naszym kochanym kraju położenia tego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na łopatki, czyli zniesienia go całkowicie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. W ogóle to nie doszło do skutku i tutaj w roli Pana Sławomira będąc, ja mu współczuję, bo on to musi zrobić, no po prostu, bo to jest jego obowiązek. Dlatego też ja bym się, przepraszam, w cudzysłowie, nie czepiał tych pojedynczych zdań, bo wszystko jest w sferze tego, jak nasze służby, czy ta komisja interdyscyplinarna, czy inni podejdą do tego problemu. Nie słowa tu znaczą, bo to co to znaczy, że powszechne jest? Ja uważam, że jak przemoc w niektórych rodzinach była, to bardzo dobrze niektórym wyszło na to. Zostali porządnymi ludźmi. Ja się przyznaję, dostałem dwa razy. I to nie za swoje winy, a za brata młodszego. Ale widocznie było mi to potrzebne, tak? Ojciec orzekł. Może ktoś powie, że to jakoś fantasmagoria, albo inne rzeczy, że to już nie te czasy, żeby bić dzieci i tak dalej. Ja myślę, że jak ścierką od mamy ktoś dostał, to nikogo też nie zaszkodził. A więc wracam do tematu. Ja bym tego nie usuwał, bo kwestia jest tylko tych naszych ludzi, którzy będą to stosowali w praktyce. Jeśli usuniemy, będziemy skazani być może na jeszcze komisję jakąś weryfikacyjną, która ktoś tam z tych oszołomów lewackich się dopatrzy, że gmina Mińsk Mazowiecki usunęła powszechność występowania, bo ja się z tym nie zgadzam absolutnie, że to jest powszechne. I będziemy mieli dodatkowe kontrole. Ba! Może jakiś tutaj Biedroń albo inni przyjadą i z tego i będą nam jeszcze robili koło, nie powiem, części ciała pewnej. Więc nie usuwajmy tego, a tylko Panie Sławomirze, taka prośba, żeby ta komisja interdyscyplinarna, ja wiem też, że Pan nie ma wpływu na nią, jakby do końca, ale żeby podeszła, przepraszam, życiowo do tego problemu. Dziękuję. Pan wójt jest wybierany w wyborach powszechnych, Państwo radni też, Państwo sołtysi w wyborach powszechnych, wybierają to mieszkańcy. Komisje tu samorządowe też. Natomiast jest taka komisja interdyscyplinarna, wybierana przez nikogo nie jest. Nie, to jest taka z góry. Ona, nie wiem jak ona jest, powoływana jest, usłyszałem wcześniej, że ona jest powoływana. No to jest problem. No. No już mamy takie w historii przykłady powoływania, myślę, że znane. Chociażby taka instytucja kiedyś, nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta, ORMO, ona też była powoływana. Tam się zgłaszali sami. Też zgłaszali się sami. Tutaj prawdopodobnie też się zgłaszają sami. Tylko my o tym nie wiemy. Nikt ich pracy nie weryfikuje. Nie składają sprawozdania. No, takie komisje też są. I to funkcjonują w obrębie tej przeciwdziałania tej przemocy. Rzeczywiście ta sprawa budzi wiele emocji dla tych osób, które jakby w tych gremiach nie uczestniczą. Ja się nie wypowiadam co do innych komisji, które na terenie całej Polski działają. Natomiast mogę się wypowiedzieć na temat komisji, która działa na terenie naszej gminy. I proszę mi wierzyć, że bardzo rzetelnie, ostrożnie podchodzi do każdego nie, przypadku. Zasada niebieskich kartek, to też mówiła trochę, mówili przedstawiciele policji, polega na tym, że najczęściej w wyniku interwencji policji, policja zakłada taką kartę, taką niebieską kartę. Natomiast samo założenie jeszcze o niczym nie przesądza, bo oni mają obowiązek, to jest ustawowy obowiązek, muszą zgłosić, jeżeli widzą, czy członek rodziny zgłasza, że ta pomoc ma miejsce, czy pedagog szkolny, czy lekarz, to jest obowiązek założyć tę kartę. Natomiast właśnie ten zespół interdyscyplinarny jest po to, żeby
po przyjrzeniu się tej sytuacji stwierdzić, czy to w ogóle ma sens, czy ktoś na przykład nie nadużywa tego, ponieważ jest jakaś sprawa rozwodowa i małżonkowie zgłaszają taką niebieską kartę. Takie przypadki się zdarzały. Ale po wizycie dzielnicowego w rodzinie, po przeanalizowaniu tej sprawy, jeżeli widzimy, że to w ogóle nie ma jakichś tam podstaw, bądź jest jakoś przez jakąś stronę nam złośliwie założone, to taka karta jest zamykana i w ogóle dalej jest nieprocedowana. Powszechność, jak dobrze tutaj Pan Adwokat wskazał i też było wskazywane wcześniej, mówi o tym, że dotyczy to nas każdych. Bez względu na to wiek, status społeczny, zapatrywania, czy ktoś jest lewakiem, czy prawakiem, nie ma to znaczenia. Dlatego nie przyczepiajmy się do słowa, bo to słowo tylko podkreśla wagę, do kogo jest adresowany program, a nie z uwagi na to, że w naszej gminie jest to problem. Te 30 przypadków, 30 par, 40, 20, nie ma to znaczenia. To są tylko i wyłącznie programy, a czy problemy, które zostały ujawnione. Nie wiem, czy domyślam się pewnie, że część z Państwa ma do czynienia z osobami, które miały takie problemy. Może w rodzinach mieliście też takie przypadki, że były takie problemy. Ja mam to szczęście i nieszczęście, że pracuję z takimi osobami, które mają takie problemy. I mogę Państwu powiedzieć, że jeżeli osoba zwraca się w ramach nawet tego programu, ujawnia się w ramach niebieskie karty, to jest ostateczność. To jest w momencie, kiedy już ta granica między życiem a tragedią jest bardzo bliska. Myślę, że nie stanie się nic złego, jeśli w takiej formie tą uchwałę uchwalimy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.